Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, bardzo trudno w ciągu 10 minut odnieść się do tego, czego byliśmy świadkami przed chwilą. Ja bym to nazwał takim spektakularnym fikołkiem logicznym, gdyż pan minister Kosiniak-Kamysz nie przedstawił własnej wizji, jeżeli chodzi o obronność. Zapowiedział kontynuację, de facto mówił językiem Prawa i Sprawiedliwości, ale jednocześnie krytykował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Więc panie ministrze, to znaczy się jest dobrze, czy wręcz przeciwnie, używając cytatu z pewnego filmu, z klasyki polskiej kinematografii. Zabrakło jeszcze jednego, czegoś niezwykle istotnego. Zabrakło przeprosin. Zabrakło przeprosin za te wszystkie ataki, jakie były przypuszczane przez dziś rządzących, kiedy byli w opozycji wobec żołnierzy Wojska Polskiego. Pan co prawda tak delikatnie uderzył się w piersi, jeżeli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej, ale nie przeprosił pan za swoje słowa, które pan publicznie wygłaszał, atakując Wojska Obrony Terytorialnej. Nie przeprosił pan też za swoich koalicjantów, którzy wtedy, kiedy w 2021 roku doszło do hybrydowego ataku na Polskę przeprowadzonego z terytorium Białorusi, niewątpliwie realizującego plan nakreślony na Kremlu, którzy zarówno w mediach, jak i związani z nimi celebryci atakowali żołnierzy Wojska Polskiego, jeździli na granicę, próbowali wywrzeć presję na strażnikach granicznych i żołnierzach, żeby wpuszczali imigrantów. To było działanie ewidentne, działanie na szkodę interesów Polski. I za to należą się przeprosiny. Ale zacznijmy od tego, skąd program Prawa i Sprawiedliwości pochodzi, skąd te wszystkie działania, które podjęliśmy, kiedy rządziliśmy. Otóż nawiążę do słów świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wypowiedzianych w Tbilisi w 2008 roku, wtedy, kiedy Rosja napadła. Panie pośle, proszę zachować powagę, bo jest debata. Bo jest debata. Proszę zachować powagę. Rosja napadła na Gruzję. Otóż wówczas pan prezydent Lech Kaczyński w obronie Gruzji napadniętej przez Rosję, razem z przywódcami państw naszej części Europy, pojechał do Tbilisi i wypowiedział pamiętne, historyczne słowa. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a potem być może Polska zostanie zaatakowana przez odradzające się Imperium Rosyjskie, na którego czele stał wtedy i stoi teraz ten sam Putin. Jaka była reakcja w Polsce? Wtedy rządziła koalicja PO-PSL. Czy te słowa pana prezydenta Kaczyńskiego wzięto do serca? Nie, wręcz przeciwnie. Pan prezydent był atakowany. Potem przyszedł zamach smoleński. Co się wydarzyło po zamachu smoleńskim w sferze obronności? Otóż likwidowane były jednostki wojskowe. Rząd koalicji PO-PSL zlikwidował w ciągu 8 lat swoich rządów ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego. Szczególnie zostały te jednostki zlikwidowane na wschodzie naszego kraju. A więc otworzyliście wówczas drogę Putinowi do tego, żeby napadał na Polskę. Nie miał kto Polski bronić. To rzeczywiście, to jest hańba. Zlikwidowaliście całą dywizję, pierwszą dywizję zmechanizowaną imienia Tadeusza Kościuszki, której zadaniem była obrona Bramy Brzeskiej. To my odtworzyliśmy jednostkę, otworzyliśmy dywizję, to jest 18. Dywizja Zmechanizowana, która broni właśnie Bramy Brzeskiej, odstraszając agresora przed atakiem na nasz kraj. A więc trzeba za to wszystko przeprosić i potem realizować program Prawa i Sprawiedliwości, bo to dobry program. Pan wspominał o IBCS, Integrated Battle Command System. Ten program ja miałem zaszczyt nabyć w marcu 2018 roku razem z umową dotyczącą dwóch baterii Patriot, a tą umowę przygotowywał mój poprzednik, pan minister Antoni Macierewicz. A potem mieliśmy kolejne
zakupy. I pan powiedział, że dopiero po napaści rosyjskiej na Ukrainę. Przypominam, że Rosja po raz pierwszy na Ukrainę napadła w 2014 roku. A co wy robiliście po napaści, a jeszcze chwilę przed napaścią? Reset robiliście z Putinem. Reset robiliście. Dziś zastępcą szefa SKW jest pułkownik Dusza, ten, który negocjował umowę z FSB, z rosyjską służbą specjalną. Czy to nie jest skandal? To jest skandal. Ale przejdźmy dalej do tych zakupów. Przychodzi rok 2019, zamówiony został dywizjon HIMARS. Już są te rakiety o zasięgu do 300 km na wyposażeniu Wojska Polskiego. Proszę państwa, po 18 latach odtworzyliśmy jednostki rakietowe w siłach lądowych polskiego wojska. Potem przyszedł rok 2020, zamówiliśmy F-35. Pierwsze egzemplarze będą w tym roku już w rękach polskich pilotów. Potem rok 2021, razem tu z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim, wystąpiliśmy o 250 czołgów Abrams w najnowszej wersji V3. To jest fantastyczny czołg. Pierwsze egzemplarze już niedługo będą na wyposażeniu Wojska Polskiego. Dziś są w starszej wersji, zamówione później. Ale mówię o tych datach, żeby pokazać, że konsekwentnie wzmacnialiśmy Wojsko Polskie, które po waszych pierwszych rządach było w stanie rozsypanym. Zlikwidowaliście jednostki wojskowe, sprzęt był postsowiecki, nie było części do tego sprzętu, dlatego że były produkowane w Rosji. To wszystko zmieniliśmy. Pan mówi, że dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest sukcesem, ale nie powiedział pan, kto wprowadził dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Nie powiedział pan, prawda? Kto wprowadził dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Jest sukcesem. A wie pan, że ja największą satysfakcję miałem wtedy, kiedy rozmawiałem z żołnierzami dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którzy mi mówili, że wrócili z emigracji, żeby służyć w Wojsku Polskim. To fantastyczni ludzie. Rozmawiałem z młodymi naszymi żołnierzami pod Oleckiem. Tam na Pniu założyliśmy jednostkę wojskową, tą, której centrum jest w Węgorzewie. To już jest brygada artylerii, a za pierwszego Tuska zmniejszyliście rozmiar tej jednostki do pułku. My odtworzyliśmy do brygady. To właśnie ci żołnierze mówili, że wrócili do domu, służą w Wojsku Polskim, są młodymi polskimi patriotami. Pan mówił o patriotyzmie. Tak, tylko patriotyzm trzeba budować. Nie wolno wyśmiewać za patriotyzm. A to wszystko, co jest kwintesencją koalicji 13 grudnia, skoncentrowane jest właśnie na pedagogice wstydu. Chociażby, dlaczego pana nie było na Monte Cassino kilka dni temu? 80. rocznica zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino. Dlaczego pana tam nie było? To jest bardzo ważne, żeby kształtować postawy Polaków w duchu patriotyzmu. Wy tego nie robicie. Wy tego nie robicie. Pójdźmy dalej. Pan mówi o dialogu z Niemcami. Proszę pana, podejście Niemców do Rosji jest znane w historii, możemy sięgać głęboko, ale ja taki przykład panu podam. Kiedy Rosja napadła po raz drugi na Ukrainę, to my wzmocniliśmy Ukrainę konkretnym sprzętem wojskowym. A co zaproponowali Niemcy Ukraińcom? 5000 hełmów. 5000 hełmów. I to jest kwintesencja. Obraz mówi więcej niż 1000 słów. My z kim prowadziliśmy dialog? Ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego ze Stanami Zjednoczonymi? Dlatego, że Stany Zjednoczone posiadają najsilniejszą armię na świecie. Ruscy boją się Amerykanów. Ruscy boją się Amerykanów. My powinniśmy i tak tworzyliśmy Wojsko Polskie na wzór właśnie jednostek amerykańskich. Nie dalej jak wczoraj byłem w Poznaniu, byłem obok Camp Kościuszko, czyli miejsca, w którym stacjonują wojska amerykańskie na stałe. To jest 5. Korpus Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych, dowództwo tego korpusu, które z Polski dowodzi wojskami amerykańskimi na całej wschodniej flance NATO. I to jest nasz sukces, to jest sukces rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo my umieliśmy rozmawiać zarówno z administracją prezydenta Obamy, z administracją prezydenta Trumpa, z administracją prezydenta Bidena, także potrafiliśmy rozmawiać. A wy co robicie?
Co robi Donald Tusk? Atakuje republikanów. Atakuje republikanów. Wy niszczycie relacje polsko-amerykańskie, angażując się po jednej stronie sporu politycznego w Ameryce. Do czego to może doprowadzić, jeżeli jesienią tego roku wygra prezydent Donald Trump? Może doprowadzi do tego, że no, Polska będzie zagrożona, co by było fatalne, co by było konsekwencją waszych fatalnych rządów. Proszę Państwa, jeśli chodzi o te zakupy, one wszystkie były konsultowane, były wynikiem naszych rozmów na Radzie Modernizacji Technicznej z głosem przeważającym, decydującym Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Ja zmieniłem sposób zamówień sprzętu wojskowego dla polskiego wojska, bo on był sprzeczny wewnętrznie. To była sytuacja, w której nie można było pójść naprzód, a więc udrożniłem te procesy. Potem, kiedy przyszedł rok 2022, kiedy po raz kolejny napadła Rosja na Ukrainę, nawiązałem relacje z Koreą Południową. Dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że Korea Południowa posiada olbrzymi potencjał produkcyjny, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy. I ja uważam, że jest to jeden z naszych sukcesów, że w tak krótkim czasie doprowadziliśmy do tego, że już w Wojsku Polskim są czołgi K2, że obok HIMARS-ów, o których powiedziałem, są CZONMU, czyli artyleria rakietowa o zasięgu do 300 kilometrów, że są samoloty F-50 szkolno-bojowe. Pan powiedział, że piloci tak dużo zarabiają, trzeba szkolić pilotów. F-50 są praktycznie, zostały zaprojektowane przez Lockheed Martin, a więc są taką wersją, mniejszą wersją, to prawda, F-16. W Wojsku Polskim, kiedy przyszliśmy do władzy, w zasadzie tylko F-16 stanowiły jakąś siłę bojową. Pozostały sprzęt wojskowy był postsowiecki, był zużyty. To był obraz nędzy i rozpaczy, a my doprowadziliśmy do tego, że dziś Wojsko Polskie liczy ponad 200 tysięcy żołnierzy. Tylko cel jeszcze, też pan o tym nie wspomniał, co najmniej 300 tysięcy żołnierzy. Można powiedzieć, że 300 tysięcy żołnierzy wojsk operacyjnych i 50 tysięcy żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. To powinien być nasz wspólny cel. Wspólny cel, jak mówię, o państwie polskim. Bo w ten sposób możemy realnie odstraszyć agresora. Wątek unijny. Proszę państwa, nie można dopuścić do tego, żeby Unia Europejska konkurowała z Sojuszem Północnoatlantyckim, a wy do tego prowadzicie. Nie można tego tak robić, bo geopolityka wskazuje, jakie są interesy europejskie, szczególnie w sytuacji, w której Europa została zdominowana przez Niemcy, no i jakie są interesy polskie, jakie są interesy rosyjskie. Trzeba o tym dobrze pamiętać. Historia vita magistra est. Uczcie się historii, wyciągajcie wnioski z tego, co działo się w przeszłości. Też bardzo mocno chciałbym podkreślić sprawę obrony cywilnej. Czas już pewnie za chwilę się skończy, ale posłowie Prawa i Sprawiedliwości będą o tym mówili. Proszę państwa, powiedzmy sobie wprost, obrona cywilna nie istniała. Obrona cywilna nie istniała. To my przygotowaliśmy najpierw w rządzie projekt ustawy, a teraz ten projekt został złożony jako projekt poselski, projekt Prawa i Sprawiedliwości. A wy tylko zapowiadacie i projektu rządowego wciąż nie widać. Więc proszę bardzo, jest projekt Prawa i Sprawiedliwości. No i na koniec, panie ministrze, pan powiedział, że granatnik szwedzki powinien nosić imię polskiego króla. Mam propozycję lepszą. Powinien nosić imię polskiego hetmana Stefana Czarnieckiego. Jak Czarniecki, do Poznania, po szwedzkim bardzo zaborze. Dziękuję. Dla ojczyzny ratowania rzucił się przez most. Dziękuję bardzo.